Park miejski to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w mieście, głęboko związanych z tożsamością Zduńskiej Woli. Projekt rewaloryzacji, czyli przywrócenia wartości użytkowych parku, podkreślenia jego walorów, ale przede wszystkim ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego, ale także dziedzictwa historyczno-kulturowego, trwał w latach 2015-2018. Zapraszam na krótką filmową podróż obrazującą, jak to miejsce uległo przemianie. Arnsztadt, idąc wzorem swojego ojca, założyciela parku w Helenowie, założył park w Zduńskiej Woli, park na Górkach. On nadał mu całą tą przestrzeń, jak i również właśnie to z alejki, które tworzą to takie pierwotne założenie parkowe. Park był gdzieś mniej więcej sięgał do rzeki Pichny, do stawów. Tak? Był pierwszy staw naturalny i drugi staw, tak zwana lodownia, czyli tak naprawdę z tego stawu wydobywano lód potrzebny do chłodzenia piwa w browarze. Na tym pierwszym stawie usypano wysepkę, na wysepce postawiono piękną altanę. Wokół tej wysepki pływały łódki, a w łódkach panowie ze sfery, z paniami, również z lepszego towarzystwa. Przygrywała orkiestra strażacka. Park był otoczony parkanem, czyli drewnianym ogrodzeniem. I żeby wejść na teren parku, trzeba było zapłacić, wykupić bilet spacerowy i dopiero wtedy można było po tym parku chodzić. Park miejski w Zduńskiej Woli jest jednym z większych kompleksów urządzonej zieleni wysokiej położonym w mieście, w samym jego centrum. Ma powierzchnię ponad 9 hektarów, rośnie tutaj ponad 1100 pojedynczych drzew i dużych krzewów oraz ich grupy. Jest to bardzo rozległy obszar biologicznie czynnej powierzchni będącej miejscem bytowania ptaków i drobnej zwierzyny. Na terenie parku blisko 7 hektarów to tereny porośnięte drzewostanami lub murawami rekreacyjnymi. Ponadto hektar zajmują wody powierzchniowe, a tylko niespełna 3 hektary są to trakty komunikacyjne i wyposażenie. Należy podkreślić, że przeważający udział w tej części mają ciągi o nawierzchniach przepuszczalnych. Ma to istotne znaczenie, jeżeli chce się ustalić powierzchnię biologiczno-aktywną, która szacowana jest na około 80%. W okresie międzywojennym park spełniał rolę ogrodu miejskiego. W kolejnych latach po zakończeniu II wojny światowej przeszedł on pewną rozbudowę, powstały projekty jego dalszej rozbudowy. W latach 70. XX wieku przystąpiono do realizacji tego przedsięwzięcia poprzez rozszerzenie granic parku w kierunku wschodnim oraz południowym. Nowy urządzony obszar w zamierzeniu jego twórców miał stanowić kompleks w powiązaniu z historycznym parkiem, jednak z uwagi na chaotyczną i niekonsekwentną w stosunku do części zabytkową kompozycję stanowił odrębną jednostkę krajobrazową wymagającą uporządkowania kompozycyjnego. W latach 90. park również doczekał się rozbudowy o kolejne nowe nasadzenia. Posadzono ponad 500 sztuk drzew i ponad 1300 sztuk krzewów. Ale lata 90. to są lata dużych zaniedbań i upadku parku, jeżeli chodzi o jego wartości zarówno użytkowe, jak i przyrodnicze. W roku 2014 postanowiono przygotować kompleksową dokumentację rewaloryzacji parku, tak by można było się starać o stosowne, dostępne już w tym czasie dofinansowania do przeprowadzenia takich prac.
W zamierzeniu miasta miały obejmować one jedynie teren parku bez stawów. Jednak gdy dokumentacja reworyzacji była gotowa, właśnie podczas partycypacji społecznej, a w szczególności poprzez wielu narad technicznych, które się odbyły w Urzędzie Miasta, doprowadzono do podjęcia ważnej, istotnej i potrzebnej decyzji, tak aby również projektem objąć układ wodny, niestety bez rzeki, gdyż ta znajduje się na działce należącej do Skarbu Państwa, a proces jej przejęcia był na tyle skomplikowany, że w istotny sposób wpłynąłby na przedłużenie się procedur. W roku 2015 opracowano dokumentację kompleksowej reworyzacji i uzyskano pozwolenie na budowę. W kolejnym roku w wyniku postępowania przetargowego wybrano generalnego wykonawcę prac i przystąpiono do realizacji projektu. 16 października 2018 roku miasto pomyślnie odebrało od wykonawcy zakończone prace przy rewaloryzacji parku i otworzyło go dla mieszkańców. Celem zasadniczym projektu rewaloryzacji parku jest zachowanie i ochrona istniejących walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych parku oraz doprowadzenie do takich jego przekształceń, aby obiekt mógł służyć w ramach potrzeb społecznych, edukacyjnych i przyrodniczych mieszkańcom miasta Zduńska Wola. Podstawowe były trzy pola działania. Po pierwsze, ochrona walorów przyrodniczych i historycznych. Po drugie, podniesienie wartości użytkowej parku w postaci budowy bezpiecznych nawierzchni alejek parkowych, bardziej funkcjonalnego oświetlenia i wyposażenia go w małą architekturę. I po trzecie, poprawa bilansu wodnego terenu i renowacja zbiorników wodnych. Poprzez dyskusje społeczne uzupełniono projekt również o wykonanie nawodnienia parku, przebudowy placów zabaw i siłowni oraz budowę monitoringu. Ostateczny koszt inwestycji uwzględniający dodatkowe elementy zagospodarowania wyniósł blisko 9,5 miliona złotych. Bardzo ważnym elementem całego projektu, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę, była przebudowa stawów wraz z otaczającym terenem, który miał pełnić przede wszystkim funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem optymalnego rozwiązania uszczelnienia, napełniania, jak i czystości wody w stawach, aby wypoczynek był przyjemnością, a zbiorniki stanowiły swoistą wizytówkę miasta. Także niecki tutaj pogłębniono do poziomu około 2 metrów, by utrzymać odpowiednie spadki do odpływów dennych, jak i odpowiedni poziom lustra wody. Zespół dwóch stawów wyposażono w pompę cyrkulacyjną, skimery, odpływy denne, filtr mechaniczno-mineralny, filtr bagienny. Zgodnie z projektem woda w stawach Zduńskiej Woli jest wprowadzona w ruch cyrkulacyjny za pomocą pomp. Woda w stawie dużym, widakowo-rekreacyjnym, zbierana jest za pomocą skimerów i odpływu dennego do komory filtracyjnej. Dziś, stojąc w parku miejskim po blisko 3 latach od zakończenia projektu jego rewaloryzacji, widać, że jest to jedno z najbardziej popularnych miejsc do spędzania wolnego czasu przez Zduńskowolan. Miejsce, gdzie codziennie w naturalny sposób mogą obcować z bogatym dziedzictwem przyrodniczym, ale także dziedzictwem historyczno-kulturowym. Zachęcam do przyjazdu do Zduńskiej Woli i odwiedzenia Parku Miejskiego imienia założyciela miasta Stefana Złotnickiego.